Boże, niepokalana w Turcji. Jezu, co mam powiedzieć? Córce, gdzie proboszczem był ksiądz Józef Woźniak, urodzony w Hamburgu, mieście świętego papieża Benedykta V. Urodził się 7 lutego w 1913 roku. Był tylko 11 lat młodszy od Bruno Stöckebachera, przestępcy odpowiedzialnego za miliony ofiar II wojny światowej, szefa policji w Hamburgu. Od 24 grudnia 1932 roku, bo wszystko się zaczęło w Hamburgu od Krwawej Niedzieli. Krwawa Niedziela. Lipca 1932 roku. Jezus, miłosierny, zwycięstwo wskazuje. Jezu Chryste, Synu Dawida, zlituj się nad nami. Tulce, 26 lipiec 2022. Pielgrzymowałam z Hamburga, miejsca urodzenia księdza Michała, księdza Józefa Woźniaka. Dzisiaj rano byłam jeszcze w Hamburgu, a teraz jestem w Tulce. Księdze Józefie, wspomagaj nas razem z Twoimi wszystkimi przyjaciółmi, którzy przeszli obóz Dachau, gdzie 28 kwietnia w 2019 roku byłam świadkiem profanacji Eucharystii w Karmelu Krwi Chrystusa, założony przez biskupa, który od 11 lipca 1941 roku był więźniem w pojedynczej celi w Dachau. W dniu, kiedy w Hamburgu zamordowano biskupa Leona Wetmańskiego z Płocka, arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego, który urodził się w dniu objawienia się Matki Boskiej w Lourdes, zamordowano 28 maja 1941 roku. 1941 rok. Zaczęli likwidację kapłanów, wybrając 2 dni. 26 czerwca 1941 roku, kiedy aresztowano 22 kapucynów z kościoła Przemienienia Pańskiego w Warszawie, Fundacji Króla Jana III Sobieskiego. Tego dnia wywieziono 12 salezjanów znanych Karolowi Wojtyle z kłótni z Żydami, żeby ich w potworny sposób zamordować 27 czerwca w 1941 roku. Tego dnia również aresztowano nuncjusza papieskiego w Estonii, profil Lisia, żeby go zamordować 22 lutego 1942 roku. Jezu, ufam Tobie, jak bardzo ważna jest prawda. Święta Edyta Stein, moja przyjaciółka, zamęczona została też 9 sierpnia w 1942 roku. Było razem 527 katolickich Żydów. Tego dnia mam świadectwo z Dachau o mocy cudownego medalika. Z Dachau, gdzie 13 grudnia 1941 roku przywieziono 527 kapłanów, wśród nich biskup Nowicki, którego zamęczono dopiero z otruto 10 marca w 1971 roku w tym samym szpitalu w Warszawie, co otruto kardynała Klonda. Jezu miłosierny, stawię się za nami. Dziękuję Ci, Panie Boże, za świętych kapłanów,
za wszystkie łaski, które otrzymuję. Pierwszy raz byłam tutaj w Turce. 1 kwietnia 2007 roku, gdzie znalazłam książkę. Książkę. Frankiewicza, franciszkanina, człowiek poza nawiasem, przyjaciela księdza Józefa Woźniaka, który opisujący prawdę o Dachau, gdzie byłam wielokrotnie od 7 lutego 2006 do 28 kwietnia 2019. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Wszyscy męczennicy, wszyscy, którzy oddali życie za wiarę, świętą wiarę katolicką. Wspomagajcie nas w tej ostatniej walce.